Totalnie. I jest 50 FPS-ów, kurwa, chciałbym zaznaczyć. No, oczywiście bez skryptów, nie? Ale. Ale to te skrypty niedużo, addony tutaj bardziej. W sensie te skrypty, które będą wrzucone, one FPS-ów aż tak dużo nie zjadą. O, przyglądacie się graczom, czy ich nie teleportuje, czy. Nie no, przy takiej ilości osób nie teleportuje. Niektórych tam, którzy tworzą postacie, mam wrażenie, ale jak biegnę za kimś. Mamy nie tego, no. OneSync dobrze działa. Mamy ja tego, ogólnie 42 skrypty. Dobra, to niech oni. No, zajebało mnie, ale od razu mnie rewuje, dobra, okej. Ja im tutaj po respie sultany, nie sultany. Proszę się przejechać samochodem każdy. Ej, dobra, a jakieś 20 osób dalej mapę pobiera. Jak co? No to. A jesteś w stanie ich wyjebać? Sprawdzę kto to, sobie posprawdzam. Tak. Od razu odbierz im WL-kę. Jeżeli faktycznie to oni długo się konektują, mają jakieś IDs w dupę. Ja znajdę właśnie osoby z ID niskim, które jeszcze nie wiem jak na serwerze. W ID poniżej setki. Od razu ban, bo to jest kurwa niepobrany cash. W chuja walenie, wiesz o co chodzi? Tak. Dobra, wszystkich posprawdzam, aż przyjadę. Nie umiesz kurwo jebana być uczciwa, to spierdalaj, o, tak powiem. No to prawda. Ale zajebiście, ci wszyscy ludzie się tak zajebiście szybko załadowali, że ja byłem kurwa w szoku. Oni się pojawiali kurwa jakby to był sump. Jak w Minecrafcie kurwa. Ej dobra, jednak nie, no dobra, jebać to, bo są osoby z późniejszymi ID-kami jednak. Ci z wczesnych pobrali, nie oszukują. Nie dobra, nie oszukują, no dobra. Czyli jest w porządku. Dobra, no jest super. Dobra, teraz piję im tu 10 centorna. No i tu teraz piję pełno sultanów. Wejdźcie do fur i jedźcie gdzieś. Fajnie jakby wszyscy właśnie wzięli tą furę i ten. I ja im tu porespię jakieś fajne samochody, żeby się cieszyli. Dobra, jednak czuć tego OneSync'a, jak za kimś jedziesz. No ale tu, to jest 100 osób w jednym miejscu, nie? Ja bym właśnie poczekał, aż się rozjadą. Czekaj. Ale co się dzieje? Teleportuje? Czy co jest? Jeżeli może nie, że aż tak bardzo tepa, ale są takie skoki, no jakbyś go ścigał, mógłbyś się wkurzyć, jakbyś był jakimś policjantem. Zaraz zobaczymy to. Ja im tutaj ten tor na respie. Dobra, ja też pojadę za jakimś i zobaczę jak mocno OneSync się daje we znaki. No, trochę czuć, ale to nie jest tak jakoś giga. Wcześniej teleportowało tak, że ktoś skręcił i dopiero ty to widziałeś po chwili. Dobra, jadę z tornem jakimś. No bo jakimś. Sieć teraz jest taka kit. A właśnie, jak jest sieć? Co, ile jest? Odpalę kolejkę. Przesyła 3 złote. Ta, teraz można będzie jeszcze osób. Jakoś środa, czwartek start na... kolejka. O, jest kolejka. Pozdrawiam. Teraz nam nie będą wpijać dodatkowo osoby. Dobra, ile jest uploadu z tego? Nie ma takiej opcji, że jak dałeś heksa wczoraj, to cię nie ma na WLC. Nawet nie gadaj, musiałeś dać złego heksa. Ile jest uploadu z tego? 300. 300. 111 osób na serwerze. Dobra, no ja widzę, że ten gościa faktycznie tepa, nie? No, to zależy od gościa, wiesz. Przydałaby się ta... Nie, mi się wydaje, że to nie przez gościa. O kurwa, ci teraz mapę co pobrali chyba wbili właśnie z późniejszych ID-ków, mi się wydaje, z 111. Ale kolejka teraz będzie, to już jak ich pokraszuje, to już ich nie będzie. No mamy, teoretycznie mamy 111 osób na serwerze, no to też jest trochę. No, powinny. Zaraz zobaczymy, jak będzie, jak damy sobie limit graczy 64. Tak, nie? 64 za chwilę, no. Kolejka od początku i zobaczymy teraz. Bo jak w kolejce stoją, to uploadu nie zużywają nam ludzie, tak? Nie, jak w kolejce stoją, to bo nie. Teraz nie było kolejki w ogóle od początku. Nie. Mogli się masowo wpierdolić. Tak? No i teraz ten upload jest też bo oni jeszcze muszą pojeździć, tak? Jak ci ludzie by pojeździli po tej mapie, doładowali tego kasza tak, jak ja go mam doładowanego, to wydaje mi się, że bez problemu, no bo typa faktycznie tepa przede mną i... I będzie to problem. Nie no, bo jest, pamiętaj, jak będzie 64 osoby, to nie powinno ludzi totalnie tepać. Trzeba będzie zaraz zobaczyć. A gdzie oni te FPS-y sprawdzali swoje? Na mapie GTA 6, 5. 3 złote. Na zwykłej mapie, nie tak, na żadnym serwerze? Sprawdzić, a ile masz FPS-ów? Polaczyć, aha, pisze, to wiecie, że nie mam oni nie sprawdzali FPS-y na zwykłej mapie GTA 5, jak biali na GTA. Wiemy. To ja mam na GTA 150 FPS-ów, a tu mam, no wiesz. Podaję złego heksa. Oni mogą przez ilość FPS-ów też mieć te lagi, bo dużo osób przez to ma. Ale to nie jest, nie może, nie, bo jeżeli ktoś ma laga, to go cofa do tyłu, a nie, jego ta, samochód sobie nie skręca właśnie. W lewo, tak to jakby, nie? Aha, dobra. To są, nie, dobra, ja, czekaj. Zmieniam limit slotów na 64 i zaraz zrobimy restart i wtedy zobaczymy, jak będzie. Mamy priorytety nadane? Tak. Mamy. Hej, bo to ty smartowałeś te priorytety chyba kiedyś? Tak. Są nadane. Baremu daliście? Nie. To dajcie mu, zanim rezystujecie.
Nie mam jego haksa. No przecież przed chwilą ci podałem na kanale, masz tutaj w historii wiadomości. Upload spadł do 200, 140, 190. Dobra, no i o to chodzi, czyli to nie upload wtedy tak teleportował tych ludzi, jak się za nimi jechało. Tylko faktycznie było to problemem tego, że jest powyżej 64 slotów. Ale nie, u mnie dużo osób, w sensie tak normalnie. Znaczy ja jedę za jednym gościem, wiesz? Dobra, jest normalnie 64. Poczekajcie, aha, no i dobra, ale to teraz ludzi będzie wylewalał, czy jak? Nie, po restarcie dopiero. Dobra, to jeszcze nie róbcie nic, chodźcie, przejedziemy się za sobą samochodami. Mamy dobre internety, dobre komputery. Ja nie mam dobrego internetu. No to nie, Smurf, gdzie jesteś? Jak kompa mam dobrego, to u mnie jest kompa. Dawaj Smurf na most. Jestem u ciebie. O, ja, się tepnę do was. Na moście, weź sobie Zentorna, ja za tobą będę jechał, zobaczyć, czy się będzie teleportował. Jeżeli tak, to faktycznie jest to problem OneSync'a. Też sobie biorę Zentorna. Jedziesz za mną? Tak. Srebrny jedziesz, nie? Mhm. Ty masz ogólnie Digleta. A, ziomeczku. Nadal? Nie ty, tylko aha. Kaiser, który z nami jedzie. Ja to jakiś inny ziomek jest. No to jakoś to do Stepa, a, okej. Okay. Ktoś na Uclipie jest na bok na skalę ci, albo nie. To jest Noclip, nie Diglett. Jak, cofa mnie, czy nie? No czekaj, patrzę. I ciebie taku w ogóle nie cofa. Jadę za tobą. Może gościu faktycznie, ale to wiesz, to trzeba trochę dłużej pojeździć. Kurwa, teraz tam jest zahaczyłeś drzewo u mnie. Nie zahaczyłem. Weź większy odległość, Kaiser, wiesz, bo ja w ciebie wjechałem. No tepacie. Mocno? Nie, to jest tak znośnie, tylko wiesz, jak ludzie będą, jak policja będzie miała sobie radiowóz, to będą to wkurwiali. Kto jeździ tym pomarańczowym? Ja też żółty z wami. Kto jedzie pomarańczowym? To jakiś kurwa przygłup, wypierdolcie go z serwera. Które to ty? No ja jestem na czarnym, ja jestem w czarnym. Ale no to show ID nam odpadzie, bo nie wiemy kto to. No teraz. To chuj im w dupę, dobra, no, jedź. Dobra. Dobra, taśma, jedziemy na jedną wyspę tak, żeby oni do nas nie mogli podejść, no. Sagdik przesyła 3 złote. Dawaj na tą najmniejszą. Taku, wiesz czemu wchodzę na serwer i mam tablicę rejestracyjną i wywalam je po 20 sekundach spakowany CFX Trash. Bo jest pełny serwer. Nawet Harden jak pominęliśmy tego heksa, to i tak nic nie zrobimy. Napisz do ciastka, on się tym zajmuje, no nie teraz. Albo podaj mi swojego heksa, ja zobaczę jedną rzecz. Podaj mi na Discordzie. A oni jadą na tą najmniejszą wyspę już, kurwa. Ty jedziesz samochodem, czy jak? Nie mam pojęcia. Dobra, ja cię tepnę po prostu do mnie, kurwa, bo ty zamiast jechać, to kurwa, zamiast lecieć, to jedziesz, kurwa, oni za tobą. Nie, no, za mną nikt nie jedzie. Ja sobie jeżdżę po mieście, bo ja się tepnę. Dobra, to tepaj się teraz. Poczekaj. Chwilkę czekaj, taku. Dostałeś chociaż jakiś logiczny siano, że sprawdzasz to teraz, podczas testów? Ja nie chcę siana, ja chcę zobaczyć, czy ktoś w chuja nie leci. No to nie wiem, no to kurwa, jak chcesz sprawdzić, dobra, czy ktoś w chuja nie leci, to sprawdź potem, no. No, odpalę ja ID, skrypt. Te tych gości się pozbywać. Macie na Z ID. Moja ID nie. To jest jeden, Smurf, tepnij się do mnie. No, ja się też tepam. Okay. Dobra, widać wasze ID. Nie mam kogoś ID tutaj. A nie, gdzie jest Smurf? Gdzie jesteś, Smurf? Chwila, już się tepał. U mnie tak, ty masz Digleta. No dobra, wyjebane, bo ty u mnie masz, a ja u ciebie. A, no to może jest problem, a raczej mój. No. No jedź. Gdzie ty jesteś? A gdzie za ty tobą. Jesteś? Masz Digleta, weź. No to jedź, nie ważne czy mam Digleta, bo to ja mam widzieć, czy ty się teleportujesz, a nie ty, kurwa. No i jak? No kurwa, ty myślisz, że to w sekundę się teleportujesz? To jest zależne od momentu. Dobra, wykurwię temu gościowi bana, jak za nami pojedzie, przysięgam. Shift Z przytrzymaj wtedy i... albo... no, a nie, Z. No Z też widać, dobra. Dobra. Jest 104 osoba, serwer ponad setka. Kurde, dobra, ale już tego, już nie wejdzie więcej, już jest 106 ogólnie, czyli stabilizuje się do setki. Jedziesz za mną, czy tak, nie? Tak, jedziesz, cały czas jedź. Ja mam lagi teraz, bo deszcz jest. Weź się wyłącz ktoś ten deszcz, bo mnie laguje. I już. O, ja nie wiem, czy jest V-Sync Weather. Nie ma tego, nie ma. Dobra, kurwa, V-Synka. Ile masz FPS-ów? Ja 35. Dobra, ja mam 74. No bo mnie laguje, kurwa, mam 6 ekranów odpalonych. Na mógłbym tego V-Synka odpalić, nie wiem, czy nie skraszuje nas. Nie ma, dobra, odpalę go, może... Nie, dobra, aż tak nie teleportuje, to jest raz na jakiś czas. I to jest, teraz teleportuje o mnie, jak ty skręcałeś, to ja wjechałem w cię, a potem się teleportowałeś, że już pojechałeś, nie?
I dobra, odpalę tego Faustinka i będziemy wiedzieć wtedy, że będziemy miał tych niskich FPS-ów. No, zawróciłeś teraz. No to. Ale nie uderzyłeś we mnie. Gdzie ty pojechałeś? A dobra, widzę. No dobra, jest. O, macie tego, macie lepiej FPS-y? Clear. Ta, jest hit, 40 ponad. Ja i tak będę musiał formata zrobić, bo ja mam tyle sypu przez te kurwa robienie serwera na kompie. Czy to jest przez to?